Żwirek i Muchomorek, czyli opowieści z mchu i paproci. Jak Żwirek i Muchomorek uszyli olbrzymowi buty. Pewnego razu, gdy na polanie grały komary, przybiegła malutka rusałka i zaczęła tańczyć. Tańczyła to powolutku, że nawet nie poruszyło się źdźbło trawy, to znów tak szybko, aż nasionka rozlatywały się na wszystkie strony. Żwirek i Muchomorek przypatrywali się i wybijali obcasami takt. Ojej, kopnęłam w skałkę, mówi naraz malutka rusałka. A z góry od chmur zadudnił głos, aż Żwirkowi i Muchomorkowi pospadały czapki z głów. To nie jest skałka, to mój palec u nogi. Skałka to taki kamień, taki głaz nieduży. Z góry zadudnił głos. To nie jest skałka, to jest mój palec u nogi. Bo to był palec olbrzyma. Malutka rusałka przestraszyła się i pobiegła w stronę krzaków borówkowych, aż welon owijał się jej koło stóp. Widzisz, co narobiłeś, gromotłuku? Zepsułeś rusałce taniec. Krzyknęli na olbrzyma Żwirek i Muchomorek. Trudno, zagrzmiał olbrzym. Zatańczę więc sam. Dmuchnął w chmury, aby zerwała się burza i zastąpiła muzykę, a potem podniósł do góry nogę. Przestań! Krzyknął Muchomorek. Ale olbrzym na to. Skoro już podniosłem nogę, muszę podskoczyć. Skoczysz, olbrzymie, i stłuczysz sobie palec, rzekł Żwirek. Olbrzym pomyślał chwilę i stuknął się palcem w czoło, aż zahuczało. Wiecie co? Położę się za górą, a wy mi tymczasem zrobicie trzewiki do tańca. Jednym krokiem przeszedł polanę, drugim las, a po trzecim ułożył się za górą. Po chwili przyszła do Żwirka i Muchomorka rusałka i spytała: chcecie, abym wam znów trochę zatańczyła? Nie, daj spokój, machnął ręką Muchomorek. A dlaczego? Zdziwiła się malutka rusałka. Bo olbrzym nam tu wszystko zaraz rozdepcze, odparł Żwirek. Więc mu tych trzewików nie róbcie, doradziła im rusałka. To on wtedy ze złości się, że nie zrobiliśmy mu tych trzewików i wszystko porozdeptuje nam bosymi nogami, rzekł Muchomorek. Było im wszystkim bardzo smutno, że aż od tego więdła trawa. Wtem malutka rusałka zrobiła parę kroków naprzód i w tył. Ja już coś wymyśliłam. Żadna rusałka nigdy nie potrafi nic mądrego wymyślić, zdenerwował się Muchomorek. Ale ja wymyśliłam, upierała się malutka rusałka. Tylko najpierw musicie przynieść toporki, dłuta i młotki. Żwirek przyniósł to wszystko z szopy za chatką. Potem malutka rusałka zaprowadziła ich do dwóch pieńków żelaznego dębu. Takie pieńki mają korzenie wrośnięte głęboko w ziemię. Zróbcie z nich buty, bo w tym jest cały sposób na olbrzyma, powiedziała malutka rusałka i skryła się wśród borówek. To jest własny olbrzym. Olbrzym to taki wielki stwór, bardzo duży, wielki jak dom babci Marysi. Czy to jest zwierzę? Nie, tutaj na tym obrazku to nie jest olbrzym. Olbrzym, no olbrzym jest takim olbrzymem, tutaj nie ma chyba na rysunku olbrzyma, nie ma. Trzeba sobie wyobrazić, olbrzym to jest taki wielki jakby człowiek, tylko dużo większy od człowieka, wielki jak dom. Żwirek i Muchomorek przez chwilę obchodzili pniaki w koło. Do niczego jest ten pomysł, zrzędził Muchomorek. Ale Żwirek złapał siekierę i zaczął przycinać i obciosywać pieniek. Do delikatniejszej roboty wziął dłutko. Muchomorek z początku tylko obstukiwał siekierką drugi pieniek, ale potem także wziął się do roboty. Z grubsza ociosywał siekierą, a potem delikatnie rzeźbił wnętrze dłutkiem. I tak przyjaciele za pomocą siekiery i dłutek zrobili parę butów z dębowych pieńków. A od strony góry już zbliżał się olbrzym. Założył trzewiki i dmuchnął w chmury, aby zerwała się burza zamiast muzyki do tańca. Potem powiada: teraz rozpocznę taniec, jakiego jeszcze nikt nie oglądał. I chciał rozpocząć taniec. Przez chwilę próbował podnieść prawą nogę, potem lewą, ale trzewiki z pieńków żelaznego dębu były takie ciężkie, że aż nie do udźwignięcia. Olbrzyma ogarnęła wściekłość. Niedoczekanie, abym w tych butach nie tańczył, krzyknął,
i z całej siły poruszył nogami. Wiesz, a to były buty zrobione z pni, a te pnie były korzeniami wrośnięte w ziemię, więc były przyczepione do ziemi. Ale olbrzym tak mocno szarpnął nogami, że w ziemi coś trzasnęło, korzenie wreszcie puściły, a olbrzym wyleciał w powietrze. Przekoziołkował przez skałkę, przez górę i przez las. W końcu zwalił się gdzieś daleko na ziemię. A malutka rusałka spytała żwirka i muchomorka. I co? Czy żadna rusałka nie potrafi wymyślić nic mądrego? Koniec bajki.